Jaką drogę pokonują ścieki, jakimi metodami odbywa się ich czyszczenie i dokąd trafiają już po oczyszczeniu? Odpowiedzi na te i inne pytania pozna każdy, kto w sobotę 23 marca odwiedzi Miejską Oczyszczalnię Ścieków Łyna przy ulicy Leśnej w Olsztynie. Z okazji Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji tradycyjnie pokaże miejsca, do których zwykli mieszkańcy na co dzień nie mają dostępu. Jest to teren zamknięty, jest to coś w rodzaju fabryki biologicznej, jednej z największych chyba na terenie naszego województwa, ale będzie można wejść i do dyspozytorni, do laboratorium i na suszarnię i spalarnię osadów, żeby zobaczyć, jakie tam procesy się odbywają i co tak naprawdę robią te wodociągi tu na oczyszczalni. Pracownicy oczyszczalni będą czekać na odwiedzających w godzinach od 10 do 12. Po zwiedzaniu zaproszą mieszkańców do udziału w kolejnej atrakcji, wizycie w Muzeum Nowoczesności. O godzinie 12 i o godzinie 12.30 wraz z przewodnikami, zorganizowanymi grupami będziemy oprowadzeni po Muzeum Nowoczesności i zobaczymy zabytki nie tylko związane z olsztyńskimi wodociągami, ale również z całą kulturą i techniką naszego miasta. Dzień otwarty w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków to gratka nie tylko dla miłośników nowoczesnych technologii. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Olsztyna i nie tylko, rodziny z dziećmi przede wszystkim, bo jest to okazja, żeby się spotkać, zintegrować, poznać coś ciekawego i przy okazji też, myślę, miło spędzić czas w naszym towarzystwie. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy pomogą mieszkańcom Olsztyna w dotarciu do oczyszczalni. Przygotowali specjalne linie autobusowe, które w tym roku będą jechać przez całe miasto z osiedla Tęczowy Las i osiedla Generałów. Dokładny rozkład jazdy jest dostępny na stronie www.pwik.olsztyn.pl. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv